Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że w tej chwili dobrze mnie słychać. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mamy okazję spotkać się w takim gronie osób, które po roku kadencji, po roku kontaktów w dużej grupie znam już, które miałem okazję poznać, tudzież będziemy mieli okazję się poznać. Tak jak pani Anna Karwacka zwróciła uwagę, jest to pierwsze spotkanie z cyklu właśnie Forum Biznesu, a może zacznę od pewnej genezy. Proszę Państwa, zakładamy organizację takich spotkań, zresztą nie tylko takich spotkań, ale również innych inicjatyw, o których powiemy w trakcie naszego spotkania, po to, aby dać Państwu szansę, na tyle, na ile to jest tylko możliwe, do lepszego, szybszego rozwoju i szerszej współpracy tutaj u nas w Mielcu. Mamy dokładną świadomość tego, że Państwo jako przedsiębiorcy jesteście jednym z największych, najlepszych kół zamachowych rozwoju tego miasta. W związku z tym w naszym żywotnym interesie jest w tej chwili, aby myśleć o Państwa rozwoju, o rozwoju Państwa przedsiębiorstw. Bo jeżeli będziemy dążyć do zapewnienia dobrej sytuacji spółek funkcjonujących tutaj u nas w mieście, będzie się to przekładało między innymi na chociażby większą liczbę miejsc pracy, na lepsze wynagrodzenia, ale wreszcie na zupełnie lepsze miejsce Mielca, nie tylko w rankingach, bo nie to jest najważniejsze, ale naprawdę dobre miejsce do życia również dla samych mieszkańców. To wszystko ja sam nie będę w stanie zrealizować. Zakładam, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy mieć ścisłą współpracę między innymi z przedsiębiorcami. Stąd między innymi inicjatywa organizacji właśnie Forum Biznesu, tak abyśmy mieli możliwość pierwszych spotkań, które będą mogły być organizowane częściej, które będą mogły być wykorzystane również dla naszych kontaktów wewnętrznych, do lepszego sieciowania, do innych form pomocy, o których mam nadzieję za chwileczkę będziemy mogli więcej usłyszeć. Szanowni Państwo, przede wszystkim w tym momencie pragnę powitać wszystkich przedsiębiorców, prezesów, przedstawicieli firm, do których adresowane było nasze zaproszenie. Witam reprezentację uczelni. Witam Jego Magnificencję rektora Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzenia, docenta doktora Wacława Melca. Witam przedstawicieli INNO AGH, członka zarządu, doktora inżyniera Dominika Kowala oraz dyrektora Bogdana Stępniowskiego. Czekamy jeszcze na dotarcie tutaj do nas Jego Magnificencji rektora Politechniki Rzeszowskiej, profesora, doktora habilitowanego inżyniera Marka Orkisza. Mam nadzieję, że do nas dotrze. Z tego, co wiemy, dzisiaj nie tylko pan profesor ma problem z dojazdem ze względu na mgłę. Mam nadzieję, że do nas dotrze. Szczególnie witam dzisiejszych prelegentów w osobach. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, pan Norbert Tomkiewicz. Serdecznie witam pana Roberta Breitera, specjalistę do spraw marketingu narodowego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Witam panelistów. Pana Krzysztofa Ślęzaka, dyrektora Agencji Rozwoju Przemysłu, oddział Mielec. Pana Janusza Sobonia, prezesa firmy Kirchhoff. Panią Anitę Szymczuk, właścicielkę firmy Noeza. Pana Leszka Maksonia, prezesa Fundacji Kubek Biznesu. Serdecznie witam również pana Sebastiana Kolisza, dyrektora Regionalnego Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Na marginesie dodam, jest to zupełnie nowa inicjatywa, którą będziemy mieli okazję tutaj gościć w Mielcu i dlatego
tym bardziej cieszę się, że będziemy mieli okazję również na ten temat porozmawiać. Serdecznie witam patronów medialnych oraz przedstawicieli mediów dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, myślę, że dzisiejsze spotkanie to nie tylko informacja dotycząca możliwości rozwojowych, również pod kątem pozyskiwania, przyszłego pozyskiwania środków finansowych, czy też form pomocy świadczonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, czy przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego, środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, całej, no, można powiedzieć, całego panelu narzędzi, które mogą być przez nas wykorzystywane, ale w mojej ocenie niezwykle istotnym jest również nasz bezpośredni kontakt w tej grupie, w grupie, która mam nadzieję będzie się rozwijać, rozszerzać i stąd bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać między innymi na temat inicjatywy tworzenia Izby Gospodarczej w Mielcu. Ja może, żeby nie przedłużać dyskusji z mojej strony, w tej chwili zakończę, poproszę o dalsze punkty naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję. I tak pierwszym prelegentem dzisiejszego naszego spotkania jest kierownik Departamentu Zarządzania Operacyjnym Programem Regionalnym.